Ten widok twierdzy, który widzimy dzisiaj, to jest okres drugiej połowy wieku XVI, kiedy to w latach 1586-1587 zbudowano fort z cegły, murowany na planie kwadratu, zbudowany przez Antoniego von Obergena i Jana Strakowskiego. W wieku XVII następuje zamulenie rejonu tutaj wokół twierdzy, powstają najpierw wyspy, a następnie półwysep dzisiejszy Westerplatte. Morze odsuwa się od twierdzy. Rok 1840, Wisła przerywa wały i wydmy w rejonie górek wschodnich i zachodnich. Powstaje nowe ujście Wisły, tak zwana Wisła Śmiała. I w tym okresie już straci twierdza na znaczeniu i w wieku XIX przeznaczona jest na cele więzienne.